X Audio zaprasza do wysłuchania książki Moniki Szwaj zatytułowanej Klub Mało Używanych Dziewic. Czyta Anna Kert, Mariuszowi i Sławkowi. Na dobry początek. A teraz jeszcze niezbędne podziękowania za konsultacje oraz inspiracje. Andrzejowi Grzeli-Welkuni, Maćkowi Jędrzejce oraz Chowiczowi, czyli bardzo poważnym panom doktorom, za cierpliwość w udzielaniu mi wyjaśnień w temacie, jak wiarygodnie uszkodzić na zdrowiu bohaterkę powieści, mojej przyjaciółce Ani, psycholożce, za prowadzenie mnie po psychologicznych oraz odwykowych <laughs> meandrach, panu Wojtkowi Łęckiemu za historyjki ogrodnicze. Jazzmenom za jazz, Irlandczykom za ballady, pewnemu znawcy literatury amerykańskiej za niezawodne wsparcie moralne i szczególnie czule Jarkowi Marendziakowi, mojemu sympatycznemu koledze redaktorowi Stephong Szczecin, za Messer Schmitta bombardującego. ta 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 Karabiny maszynowe na skrzydłach myśliwskiego samolotu zaterkotały wściekle i do talerza Michaliny Hart posypał się deszcz pocisków. I ściślej mówiąc, obfity deszcz pieprzu i soli. Pieprzniczka i solniczka, w tym przypadku groźna broń, spoczywały w pewnych dłoniach Jasia Narębskiego. W cywilu dyrektora poważnej państwowej firmy o dużym znaczeniu dla gospodarki kraju, chwilowo pełniącego obowiązki pilota samolotu, i jednocześnie strzelca pokładowego. Właściwie nie spoczywały, bo odkąd Jasio został myśliwcem to jest od jakichś dziesięciu minut nie dawał sobie ani chwili luzu. Kursował między stolikami i obficie ostrzeliwał kolejne cele, niezależnie czy były to porcje pikantnych sałatek, czy solidne kawały tortu orzechowego. Ponieważ o tej porze w sali gimnastycznej, zamienionej na bankietową, nie było już ani jednego trzeźwego, nikt Jasiowi specjalnie nie przeszkadzał. Tylko właściciele tortu starali się usunąć talerzyki spod ostrzału solniczkowego. Pieprz w nazbyt słodkim kremie był nawet interesującym dodatkiem. Jasiek, zwariowałeś kompletnie! Agnieszka Borowska, śmiejąc się, zamachała gwałtownie rękami. – Nie syp mi tego świństwa do oczu! – O, przepraszam. – Cele cywilne są dla nas święte. Jaś moknął ją w czubek głowy i hojnie sypnął soli do jej sałatki śledziowej. Ta, – Ta-ta-ta-ta-ta! Tylko wojskowe! Ta, – Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Jestem Messerschmittem bombardującym! – Koleżanki! Posunął serię, gdzie popadnie i wziął kurs na północny zachód. Na stolik pod przeciwległym oknem, zajęty przez dawne ciało profesorskie i zarządy klasowe. Cały ten nalot miał miejsce na powtórce ze studniówki zorganizowanej przez cztery dawne klasy maturalne jednego ze szczecińskich liceów w dwudziestolecie tej pierwszej i zasadniczej. Studniówka główna odbyła się w roku 1986, czyli w stanie powojennym. Jak go nazywał szkolny historyki, była raczej ponura. 19 lat później dawna gospodyni klasy C Agnieszka Borowska, demon organizacji, a obecnie dyrektorka nowiutkiego prywatnego liceum spotkała przypadkowo w centrum zakupowym Krzysztofa Łosia, gospodarza klasy A. Oboje bardzo ucieszeni, poszli na kawę i na tej kawie synchronicznie wpadli na pomysł zorganizowania replaya ponurej studniówki. Zastanawiali się przez chwilę nad balem maturalnym, ale doszli do wniosku, że studniówka lepsza, bo w karnawale. No i tym razem absolutnie nie ma prawa być smętna. Co najmniej równie dobrą zabawą, jak przewidywane balety, stały się comiesięczne posiedzenia komitetu organizacyjnego, w którego skład Agnieszka i Krzysztof powołali czołówkę intelektualno-rozrywkową swojego rocznika. W rezultacie powstał plan balu, na który wstęp przysługiwał wyłącznie dawnym abiturientom, bez żadnych współmałżonków i innych osób postronnych, plus, oczywiście, wybranym osobom spośród ciała profesorskiego. Namiętne dyskusje wzbudził wybór miejsca balu. Komitet podzielił się na zwolenników wypasionej knajpy, ostatecznie maturzyści dorośli też się trochę wypaśli, oraz entuzjastów klimatycznej potańcówki w sali gimnastycznej z prowiantem przygotowanym przez troskliwe mamy. Zwyciężył kompromis. Prawdopodobnie z powodu braku entuzjazmu troskliwych mam co do przygotowania furażu. Postanowiono wykorzystać salę gimnastyczną dla klimatu udekorowaną w stylu lat minionych z portretem towarzysza pierwszego sekretarza włącznie oraz zamówić profesjonalny catering. Klimat miała stworzyć Marylka Wąsik. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i ceniona scenografka teatralna. Szeroko pojętą wyżerkę, wraz z wytworną zastawą i kelnerami, obiecał załatwić Mirek Lipko, dyrektor Orbisowskiego Hotelu. Oboje sprawili się znakomicie, podobnie jak cała reszta komitetu odpowiedzialna za odnalezienie wszystkich absolwentów i ulubionych nauczycieli, pozbieranie pieniędzy itd. Kurtuazyjnie zaproszona obecną dyrekcję, która wprawdzie miała w nosie hulanki i swawolę dawnych uczniów i najchętniej nie dałaby zezwolenia na cały ten bałagan w murach szkoły, tylko bała się podskoczyć aktualnemu wicekuratorowi, niestety jednemu z filarów komitetu organizacyjnego. Nie tylko więc zezwoliła, ale poszła na całość i jako jedna z pierwszych strąbiła się pokazowo, a nawet... Zatańczyła kankana na chwiejącym się stole, ku radości wicekuratora, który jej szczerze nie lubił. Generalnie jednak na balu panowała atmosfera szczęścia i słodyczy, ogólnej radości ze spotkania, życzliwości, pogody i wesela. Odnalazły się dawne sympatie, odżyły zapomniane przyjaźnie, odkurzono liczne nieśmiertelne anegdoty z życia uczniowskiego, a środek sali zaroił się od par. Grupek i solistów tańczących dynamiczne tańce młodzieżowe sprzed lat dwudziestu. Pod jednym z wysokich, zakratowanych okien mieściła się kwatera główna, czyli obszerny i doskonale wyposażony we wszystkie dobra stolik komitetu. Skład osobowy zmieniał się tu jak w kalejdoskopie, a od mniej więcej kwadransa siedziały przy nim cztery interesujące damy. Dostatecznie już wytańczone i uchachane, żeby wreszcie móc nieco odpocząć i pogadać o życiu. Agnieszka Borowska, zadowolona z wyniku swoich wielomiesięcznych trudów, o ile trudami można nazwać radosne posiedzenia komitetu, stanowczym ruchem, no ogół ruchy miewała stanowcze, sięgnęła po butelkę szampana. Dajcie jeszcze trochę tych bąbelków, dziewczyny. Głupi Jasiek dosolił mi śledzia, muszę go czymś zapić. To co, Marcysia, kiedy wychodzisz za ten mąż? Tylko nie Marcysia! Marcelina Heska, ładnie zarumieniona, podstawiła jej własny kieliszek. Podobno na wiosnę, tak twierdzi mój narzeczony. Słuchajcie, czy były w ogóle Messerschmitty bombardujące? Matko Święta, a kto wie takie rzeczy? Lepiej powiedz, jak on się nazywa, ten twój narzeczony, bo zapomniałam! Alina Grosik, dla odmiany bez śladu wypieków, które zawsze uważała za okropnie niewytworne, sięgnęła po tort. Jakoś tak bardziej ślicznie. Korkociąg czy grajcarek? Misia Hart, skoro dziś do nieopanowanych chichotów, rozchichotała się po raz kolejny. Korkociąg, nie mogę. Alka, kobieto, on się nazywa Firlej. Marcela mówiła dziesięć razy, albo sto, to jest piękne, szlacheckie, staropolskie nazwisko. Trzeba było czytać Paziów Króla Zygmunta. Nie było w lekturze, wzruszyła ramionami Alina. Słuchajcie, dziewczynki, to nawet fajnie będzie. Marcelina Heska Firlej. Cesia, nie zmarnujesz swojego nazwiska, co? Będziesz miała podwójne? Moja mama na taką drewnianą bełtaczkę do jajek, mówiła Firlejka. Powiedziała z zastanowieniem Agnieszka. To może nie tak głupioć się skojarzyło z korkociągiem alcia. No widzisz, Ala była zadowolona. Ty słuchaj, celiaklio. Z takim nazwiskiem, a właściwie z takimi dwoma nazwiskami, powinnaś mieć piękny ślub, z ekstra wypasem, z wielkim tortem koniecznie różowym, z limuzyną. I z druchnami. Chcesz, będziemy twoimi druchnami, co dziewczynki? Kiedy. To ma być skromny ślub, próbowała protestować Marcelina, ale oczka jej świeżo odzyskanych koleżanek już zdążyły zabłysnąć blaskiem zdrowego damskiego podniecenia. Genialne! Michalina znowu była cała rozradowana. Będziemy sypać kwiatki. Urżnęłaś się, wyprowadziła ją z błędła agnieszka. Kwiatki to na procesji. Będziemy miały różowe sukienki i bukiety, jak na tych debilnych filmach amerykańskich. Michalina zamachała rękami. Tylko nie różowe ja nie mogę różowego, zielone. Faktycznie, zmartwiła się Alina, pożresz się. A może się przefarbuj tylko na ten ślub? Druchny powinny być różowe. Michalina z oburzeniem potrząsnęła rudą czupryną. Na pewno nie. Wiesz, co to jest kicz? Wiesz, to, co w owalu, a co jest tandeta? Różowe. No. Agnieszka dolała wszystkim rosyjskiego szampana. Miśka, ty nic nie rozumiesz. Ma być tandeta i kicz. Róże, złoto i kolie w trwałej ondulacji, brylanty jak kurze jaja, albo i większe. Falbanki i tiule, dużo falbanek. I od zarąbania tiuli, wtrąciła krnąbrnie Marcelina. Żadnych tiuli. Oszalałyście, ja jestem estetka, a wręcz. Artystka, nie zamierzam wyglądać jak królowa torcików bezowych. Jeśli się uprzecie, proszę bardzo, możecie wystąpić jako druhny, ale jak zobaczę chociaż jedną falbankę, to was nie wpuszczę za próg. O, co się tak ładnie kłócicie, dziewczynki? Nie chowajcie talerzyków. To już i tak wszystko zbombardowałem i widzę same ruiny. Istotnie, w piątej godzinie imprezy talerze z wytwornej hotelowej zastawy nie wyglądały reprezentacyjnie. Zmordowany nalotami, Jasio przysiadł na wolnym krześle i nalał sobie szampana do jakiejś pustej szklanki, po czym wychylił go duszkiem. – Strasznie się pić chcę przy tej robocie – wyznał. – A może ja sobie zrobię przerwę i potańczę? Czy któraś z was mnie zaszczyci? Agnieszko, Kwiatku? Nie? Alinko, Skarbie? Wy też nie? Misia? Marcysia? A rozumiem. Wolicie dalej się kłócić. To ja lecę. Zapuścił silniki i już prawie wystartował, ale jeszcze się zawahał. A nie powiedziałyście mi, o co się bijecie, gwiazdeczki? Czy dobrze słyszałem, że wychodzicie za mąż? Marcelina wychodzi, odpowiedziała Alina. Na nas nie było chętnych. Może chcesz się z nami ożenić. Zbiorowo? Ucieszył się Jasio. Bardzo chętnie. Mały kochany haremik. Zawsze chciałem być turkiem. Dolał sobie szampanę i nagle posmutniał. A nie, jednak się z wami nie ożenię. Coś sobie przypomniałem. Mam żonę. Hendryczkę, Hendryczkę. Nie mogę wam tego zrobić, bo ona by was wykończyła. Mnie właśnie wykańcza. Moje biedactwa. Rozczulił się nagle. Nikt was nie chciał? Naprawdę? To może chociaż załóżcie jakąś wspólnotę, komunę malutką. Będzie wam raźniej. Stowarzyszenie wyższej konieczności. Wyższej użyteczności, chciałem powiedzieć. Będziecie się mogły starać o dotacje. Nawet unijne. Masaż malu. Jakie stowarzyszenie? Cztery kobiety pękały ze śmiechu, widząc autentyczne zaangażowanie życzliwego kolegi. Jasion, omen, omen narębski, zastanowił się dwie sekundy. Klub dziewic, rzekł, po czym, spojrzawszy na nie krytycznym wzrokiem, poprawił: Klub używanych dziewic. No, powiedzmy, mało używanych dziewic. Michalina, czołowa klasowa chichotka, popłakała się z radości. Jasieńku, kochany, z czego wnosisz, że mało używane? Nie mogę ci tego powiedzieć oświadczył godnie i ponownie zapuścił silniki. Więc muszę wracać do obowiązków służba nie drużba, moje kochane. Spotkamy się po wojnie. W czy waszym zdaniem powinienem udać się teraz zbombardować Londyn, czy raczej polecieć na dół. -ER? Leć na dół, powiedziała Michalina stanowczo i z tym samym bardzo angielskim akcentem. Daj im popalić. Jesteście słodkie, oświadczył Jasio i odleciał. Słodkie i też już nieco zalane koleżanki spojrzały po sobie. Ja nie wiem, powiedziała z wahaniem Alina. Czy to dobrze, że mało używane, czy źle? Przestań, zażądała Agnieszka. W naszym wieku. No tak, westchnęła Marcelina. Teraz to podobno już w trzeciej klasie szkoły podstawowej wstyd się przyznać, że się jeszcze nie miało faceta. Może naprawdę pójdziemy potańczyć, zanim kolejni mądrale przyjdą nam tu robić afronty? Na parkiecie szalał dziki tłum bawiący się doskonale przy dźwiękach przebojowej grupy YouTube. Cztery mało używane dziewice dołączyły do nich i już po chwili hasały radośnie w potężnej koedukacyjnej grupie równolatek i równolatów. Nie wiadomo dlaczego, bab jak zwykle było więcej. Po dwóch muzycznych kawałkach grupy YouTube zastąpiła grupa Queen, a potem Hanna Banaszak, seksownie szemrząca o tym, co ma w swoim magicznym domu. Grupa na parkiecie podzieliła się na podgrupy damsko-męskie, poprzytulane jak w najlepszych czasach prywatkowych. Spośród naszych czterech przyjaciółek tylko Alina pozostała bez partnera. Nie zamierzała się tym przejmować. Wyminęła rozmarzone pary i pożeglowała w stronę Roberta Sujki, dwadzieścia lat temu, wyróżniającego się bujnymi lokami do pasa, a dzisiaj kompletnie łysego, co mu jednak nie ujęło ani odrobinę wdzięku, jakim czarował wszystkie koleżanki i co młodsze nauczycielki. Robert pracował w radiu jako realizator. Znał się zatem na wszelkiej aparaturze grającej i obecnie fachowo pełnił funkcję DJ-a, używając na przemian nowych płyt kompaktowych i starych czarnych winylowych krążków. – Cześć, Robciu – zagaiła Alina mało oryginalnie. – Co tam jeszcze masz z tych staroci? – Różne mam – odparł Robcio, popijając w Finlandii rozcieńczoną sokiem z grejpfruta. Co do drinków postanowiono nie trzymać się kurczowo tradycji, uznając zdecydowaną wyższość alkoholowej teraźniejszości. A co byś chciała, aniołku? Zanim jednak Alina zdążyła zażądać wczesnych Beatlesów, po których przyszła, na schodkach wiodących do DJ-ki pojawiła się jeszcze jedna osoba. Osoba miała wyraźne problemy z ujarzmieniem trzech schodków, ale zamierzała trudności pokonać, nie bacząc na ewentualne straty. Dżentelmen-robcio wyciągnął ku niej pomocną dłoń i na podest wtoczyła się, omalnie przewracając stojaków z aparaturą, pani dr Eugenia Białuń, od sześciu lat dyrektorka liceum, osoba szczupła do granic anorektycznej chudości, odziana we wiszące na niej smętnie fioletowe szaty, bogato zdobne w sztrasy i sztuczne perełki. Olbrzymi dekolt odsłaniał obojczyki tak szpiczaste, że Robcio w pierwszym odruchu, spowodowanym zapewne dużą ilością Finlandii z sokiem, cofnął się gwałtownie, żeby sobie nie wybić oka. Pani doktor Białń, wdarłszy się na podwyższenie, postała chwilę bez ruchu, odzyskała równowagę i wyciągnęła w stronę Roberta kościstą prawicę. My się jeszcze nie znamy, powiedziała uprzejmie. A przecież pan tutaj jest najważniejszy na tej sali, nieprawdaż? Zgadza się pan ze mną? Prawdaż, zgodził się posłusznie Robert. Jestem najważniejszy. A to jest Ala, ona jest też najważniejsza. Ach, pani doktor dyrektor uścisnęła Alinie rękę, nieomal gruchocząc jej kości, kto by się spodziewał takiej krzepy w chudzinie. Jakże się cieszę, pani Alu. Proszę mi wierzyć, bardzo szanuję wasze pokolenie. Bardzo. Tyle przeżyliście. Prawdziwa martyrologia, ale cóż. Ja właściwie jestem z tego samego pokolenia. Przez chwilę zadumała się zapewne nad swoją osobistą martyrologią. No, może mam kilka lat więcej, ale też młodo zaczęłam stan wojenny. Pamiętam, pamiętam te konspiracje, powielacze, internowania na każdym kroku. Boże, co to był za kraj? Alina słuchała jednym uchem, zastanawiając się, czy pani Białyń przewróci się na robciowe konsole, czy nie. To było zbrodnicze państwo i na dobrą sprawę należałoby wszystkich wystrzelać, oznajmiła tymczasem pani Białyń. Wszystkich jak leci. Oprócz tych, co walczyli, oczywiście. Porządni ludzie walczyli, tacy jak wy, jak ja. I drogo za to zapłacili. Gibnęła się niebezpiecznie i zadała Robciowi dramatyczne pytanie. – Co się stało z waszą klasą? – Nic się nie stało – odpowiedział lekko zdziwiony. – Prawie wszyscy tu są. Ja byłem z B. – Nie wszyscy, tylko ci, którym się udało – poprawiła go pani Białuń. – Którzy przeżyli, których nie złamała Esbecja, którzy nie wyjechali do Izraela, którzy nie odebrali sobie życia – co ona bredzi? Robcio pochylił się do ucha Aliny. Moim zdaniem cytuję kaczmarskiego albo kogoś z tej paczki, mruknęła Alina. Jak jej stąd nie usuniesz, zacznie śpiewać mury. Albo żeby Polska. Wyczucie słusznie jej podpowiadało. Pani Białyń sięgnęła po mikrofon, którego na szczęście nie potrafiła włączyć. Czy to nie jest dobra chwila, żebyśmy wszyscy zaśpiewali jedną z tych pieśni, co nam kiedyś dodawały sił do przetrwania złego czasu? Nie, powiedział Robert stanowczo i odebrał jej mikrofon, ale mogę pani puścić image Lenona. To też jest ideologiczne. Pozwoli pani, że pomogę zejść? Ja pomogę, a ty dawaj tego Lenona. Alina delikatnie, choć z determinacją, popchnęła panią Białuń w stronę schodków. Udało się jakimś cudem bez ofiar w ludziach. Jezu, Robciu, prawie wytrzeźwiałam z wrażenia. Co ona ma za szajbę? Kombatancką, wyjaśnił Robert. Ujawnia jej się pod wpływem napojów wyskokowych. Mam nadzieję, że ta ciotka rewolucji nie uczy dzieci historii. Nie mam pojęcia, czego ona uczy. Pokaż, co tu jeszcze masz. Ale fajne. To teraz daj Simona i Garfankela. Ja ich lubię. Patrzę, Roberto, ona organizuje wiec? Istotnie. Pani doktor Białń działała teraz na środku sali, a wokół niej zbierał się coraz większy tłumek. Nie minęły dwie minuty, a Scarborough'e zostało niemal zagłuszone ochoczo, acz fałszywie wykonywanym refrenem. Werwi murom zęby krat, zerwi kajdany połam bat. Pani Białyń, szczęśliwa, stała wśród śpiewających jak prawdziwa wolność wiodąca lud na barykady. Lud śpiewał nader ochoczo, wyłącznie refren, bowiem słowa całości znało tylko kilka osób, a te nie miały szans przedarcia się z mikrymi, raczej głosami solowymi, przez potężny chór. W pewnym momencie zaktywizował się Paweł Szumilas z klasy C, kapitan żeglugi wielkiej, dowodzący potężnymi masowcami, a dwadzieścia lat temu najlepszy tancerz liceum, który nic a nic ze swych umiejętności nie stracił i od początku był królem tego balu. To jest walc, wrzasnął i przekrzyczał chór. Wszystkie pary tańczą, pani pozwoli? porwał opierającą się nieco panią Białyń i ruszył z nią w posuwisty taniec. Po chwili tańczyli wszyscy, wskutek czego kiepskie od urodzenia masowe wykonanie przeboju do reszty straciło znamiona sztuki. Nie przeszkadzało to balowiczom w najmniejszym stopniu i nie wiadomo jak długo trwałby ten walc z figurami. Paweł wziął na siebie rolę wodzireja. Gdyby w sam środek tańczących nie wkroczył nagle Jasio Narębski. Solniczkę i pieprzniczkę gdzieś posiał, za to cały owinięty był srebrnymi i złotymi łańcuchami, a z uszu zwisały mu dwie różnobarwne bombki. Najwyraźniej pożyczył sobie trochę ozdób z choinki stojącej do tej pory w holu i już prawie pozbawionej igliwia. Widok bogato zdobionego Jasia spowodował nagłe znieruchomienie baletu. Jasio, zadowolony z efektownego entrée, rozłożył szeroko ramiona i zaszeleścił łańcuchami. Panie i panowie, wygraliśmy tę wojnę. Już nie jestem myśliwcem ani bombowcem. Zachwiał się lekko, ale zaraz odzyskał pion. Jestem Tajtanikiem w dziewiczym rejsie, oznajmił, wywołując okrzyki podziwu oraz zrozumienia dla swego przybrania. Tajtanik w dziewiczym rejsie doprawdy miał prawo tak wyglądać. Za chwilę rozbije się o górę lodową. Czy ktoś z was, koledzy, zechciałby być moją górą lodową? Ja się dla ciebie wszystko, będę ci górą. Uradowany swoimi tanecznymi sukcesami, Paweł wystąpił z tłumu i natychmiast tego pożałował. Tajtanik w dziewiczym rejsie rozpędził się bowiem, pochylił, i uderzył dziobem w lód, to jest, wyrżnął go głową prościutko w splot słoneczny. Historycznie rzecz wyglądała inaczej, ale tym razem utonęli obaj. I Titanik, i Góra Lodowa. Jakbym widziała twojego ojca, tak samo paskudnie wyglądał za każdym razem, kiedy się ponapijał jak głupi. Te oczka czerwone, te worki pod oczami, cały tatuś. Salutki. Właściwie to chyba nawet lepiej, że wyjechał, bo jakbym tak stale miała mu rosołki gotować. Masz rosołek, mamo? Michalina spojrzała na matkę z nadzieją, ale ta zaśmiała się ironicznie. Rosołek, barszczyk, kwaśna kapustka i ogóreczki kiszone. I co jeszcze? Trzeba było myśleć, zanim zaczęło się pić. Jest grochówka od przedwczoraj. O ile twoja wątroba dzisiaj zniesie grochówkę. Michalina poczuła bardzo wyraźnie, że nie zniesie ani trzydniowej grochówki, sama myśl o niej sprawiła jej dużą przykrość, ani przede wszystkim gadania własnej matki. Jeżeli 35 lat temu matka miała tak samo, trudno dziwić się ojcu, że wybrał wolność w rodzinnej Irlandii. Michalina chętnie natychmiast wyjechałaby do Irlandii albo gdziekolwiek indziej. Nie było to jednak możliwe. Za bardzo rąbała ją głowa. Wolnym krokiem udała się do kuchni. Znalazła w szufladzie swoje ulubione zupki z papierka i nie mogąc się zdecydować, co jej zrobi lepiej, sporządziła kubek rosołku i drugi kubek barszczyku. Starannie wyłowiła miniaturowe grzaneczki i wyrzuciła je do śmieci. Żadne grzaneczki, za dużo rzucia, tylko płyny. Makaronik się nie liczy. Makaronik sam przeleci. Matka wciąż coś tam nadawała, ale nie udało się wyłączyć. Kwestia wprawy. Gdyby ojciec trochę poćwiczył, zamiast od razu uciekać, też by się nauczył. Tylko czy to jest życie? Niby jest. Wewnętrzne. Boże jedyne. Takie życie wewnętrzne jest dobre dla silmaka winniczka, a nie dla człowieka. Telefon. Telefonu nie odbieramy. O nie. Michalino, telefon ci dzwoni. Nie masz zamiaru odebrać? Przecież to niegrzecznie. Ja odbiorę. Halo? Nie, to matka. Michalina źle się czuje za dużo wczoraj wypiła. Przepraszam, co? Pani też za dużo wypiła i też zmusza pani starą, schorowaną matkę, żeby specjalnie dla pani gotowała barszczyki. Matka najwyraźniej zamierzała się rozwinąć, ale Michalina bez słowa odebrała jej słuchawkę. Halo, jestem. Słucham. Misia. Głos Agnieszki był najwyraźniej udręczony. Niemniej gdzieś tam z bardzo daleka przebijały w nim iskierki dobrego humoru. Słabiutkie, lecz wyraźne. Michalinie natychmiast zrobiło się lepiej. Nie ona jedyna cierpi. Ja. Żyjesz Agniecha? Bo ja raczej nie. Ja też nie. Okładam się kotem, ale na razie nie pomaga. Jakim kotem? Moim. On jest bardzo duży. Podobno kot kładzie się tam, gdzie człowiek ma jakieś kuku. Ja mam wszędzie, on się przemieszcza. To mądry kot. Nazywa się Rambo. O matko, kot? Rambo? Bo to bandyta, ale mnie kocha. Ty, Miśka, ty masz dobrze, mamunia o ciebie dba. Zapomnij, moja matka tylko tak gada. Proponowała mi przedwczorajszą grochówkę, niewykluczone, że na dobicie. Przedwczorajsza grochówka rozśmieszyła Agnieszkę do tego stopnia, że ta zaryzykowała bardzo delikatny chichocik. Nie wyszedł jej na zdrowie. Boże, jednak nie mogę się śmiać. Misia, ty pamiętasz, umawialiśmy się na jakieś spotkanie, ale ja do końca nie wiem z kim i kiedy. Ho, 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 to ze mną nie jest tak najgorzej. Z komitetem oczywiście. Za tydzień u jazzmenów. Mają być wszyscy, tym razem z rodzinami. Marcela, Ala, Krzychu z Marylką, Andrzej z Kasią, Jasio z Heńką, Mareczek z Mireczkiem. Aga, czy ty też odniosłaś wrażenie, że Mareczek z Mireczkiem? Że co? Że są razem? Nie musiałam odnosić niczego. Sami powiedzieli, bardzo zadowoleni. Tylko chętnie by mieli jakieś dziecko, a to się jakby nie może udać. Rozumiesz? Chcieli adoptować, ale ich wyśmiano. Kurczę, to właściwie szkoda, nie? Oni są obaj strasznie fajni. Dziecko ma mieć mamusię, nie wiesz? To chyba lepiej, żeby miało dwóch tatusiów niż nic wcale. Dwóch fajnych tatusiów, zauważ. Ja się przeważnie chowałam bez żadnego tatusia i na pewno z tej przyczyny nie mam teraz żadnego chłopa. Moja mamusia nienawidzi chłopów. I może mi coś tam przekazała. Mareczek z Mireczkiem mogliby zaadoptować dziewczynkę. Miałaby królewskie życie. Podobno córeczki są zawsze tatusiowe, wiesz? Ja przez chwilę byłam. Daj spokój, mój tatuś mnie nie znosił. Mamusia też. Jak byłam mała, to podobno byłam brzydka, jak nieszczęście. Przestań, ty brzydka? Agnieszka była smukłą, wysoką blondynką o absolutnie klasycznych rysach twarzy, przy których mogła spokojnie ściągać włosy do tyłu, bądź, jak teraz, strzyc je prawie po męsku. Wielkie, fiołkowe oczy miały wyraz tajemniczości. Być może dlatego, że Agnieszka nie lubiła swoich okularów, które jako krótkowic powinna nosić na co dzień. Jeszcze bardziej nie znosiła soczewek kontaktowych. Poddawała się tylko prowadząc samochód, bo wtedy już brak okularów groził jej śmiercią lub kalectwem. No i czasem, kiedy czytała coś wydrukowane naprawdę małymi literkami. Ale starała się to robić bez niepotrzebnych świadków – jako dyrektorka szkoły miała z tym czasami problem. Byłam ohydnym dzieckiem, powiedziała samokrytycznie. Tłusta jak Chruszczow i ogólnie podobna. Mordę miałam prawie taką jak on. Kto to jest Chruszczow? Był towarzysz sekretarz, generalny czy jak tam, komunistycznej partii Związku Radzieckiego. Dawno, jeszcze przed pierestrojką. Podobno dzięki niemu tak naprawdę możemy tutaj mieszkać. Gdzie, w Zdrojach? Michalina z matką mieszkały w niewielkim domku w prawobrzeżnej dzielnicy Szczecina. Też, ale generalnie tu, na ziemiach zachodnich. Zaparł się. Kiedyś ci to wszystko opowiem. Nie, dziękuję. Michalina była osobą ahistoryczną. W przeciwieństwie do Agnieszki, posiadaczki dyplomu Wydziału Historii Uniwersytetu imienia Mickiewicza w Poznaniu, gdzie swego czasu jeździło na studia pół Szczecina. Nie przeszkadzało jej to pasjonować się bieżącą polityką, choć tylko biernie. Wiszą mi luźniutko wszystkie partie świata tego, z radzieckimi na czele, nasze też. Nie wiesz jak tam koleżanki? Alka i Marcela? Przypadkiem wiem. Dzwoniłam do nich w pierwszej kolejności i rozumiesz, alfabetycznie jesteś trzecia. A mami. Cierpią biedaczki. Ale Alina pielęgnuje wisia. Ta jej córka a Marcele osobisty firletek, y, firlejek. Kurczę, wy to jednak macie dobrze. Każda z was kogoś w domu marze żeby ratował w potrzebie. A choćby i wysłuchał. A ja mam tylko mojego rambusia. Agnieszka była w błędzie. Matka Michaliny, jak już wiemy, była jak najdalsza od pielęgnowania skacowanej córki i nie omieszkała tego wiele razy powiedzieć. Wypominając jej przy okazji podobieństwo do tatusia Irlandczyka, który kiedyś dawno temu przyjechał do Polski, aby w Krakowie na ujocie studiować slawistykę. Na tym samym ujocie Bożena Konik studiowała rusycystykę, której zresztą nie lubiła, i sama nie wiedziała, dlaczego na nią poszła. Zdaje się, że stosunkowo łatwo było się dostać na ten wydział, a Bożena bardzo chciała się wyrwać ze Szczecina i uciec jak najdalej od rodziców. Pionierów tego miasta. Miała im za złe obrzydliwą ascesę w zakresie potrzeb życiowych, a zwłaszcza to, że mogąc w latach pionierskich zająć obszerną po willę na pogodnie, zadowolili się domkiem w zdrojach, bo jacyś przyjaciele mieszkali obok, a cóż to za powód? Rodzice pani Bożeny byli parą łagodnych nauczycieli matematyki, którzy w Lwowie jakimś cudem uniknęli podróży na Białe Niedźwiedzie, a niedługo po wojnie. Na fali tak zwanej repatriacji z trzyletnim dziecięciem na rękach przybyli do Szczecina. Dwa miesiące wcześniej zamieszkało tu, właśnie w dzielnicy Zdroje, zaprzyjaźnione małżeństwo państwa Duszyckich. I właśnie ze względu na nich pan Antoni Konik zrezygnował z wili na pogodnie. Jak również dlatego, że lewobrzeże razem z reprezentacyjnym pogodnem było mniej bezpieczne niż prawobrzeżny Szczecin. Wciąż jeszcze słychać tam było strzały, pan Antoni nienawidził strzałów. Potem, jeszcze długie lata, wszyscy byli przygotowani na to, że przyjdzie chwila i będą musieli na gwałt pakować walizki i wyjeżdżać. Bóg jeden wie, dokąd tym razem. Denerwowali się tak czternaście lat. Aż wizyta Nikity Siergiejewicza w Szczecinie w 59 roku, oznaczająca, że wielki brat ostatecznie przyklepał Szczecin jako miasto polskie, spowodowała, że odetchnęli z ulgą i odstawili walizki na pawlacze. Tyle lat życia w nerwach spowodowało jednak spore spustoszenia w dobrych sercach obojga państwa koników. A ponieważ kardiolodzy nie potrafili jeszcze wtedy robić wielu rzeczy, które dzisiaj są dla nich drobiażdżkiem… Pan Antoni opuścił nasz padł w roku 72, a jego małżonka, pani Nela, rok później. Zanim jednak doszło do tych smutnych wydarzeń, Bożenka zdążyła dorosnąć, zwiać do Krakowa, rozpocząć studia, poznać czarującego slawistę Inspę, zakochać się w nim i niespodziewanie urodzić mu śliczną, malutką córeczkę Michalinkę. Niestety. Urodziła mu tę córeczkę na trzecim roku i musiała wziąć dziekankę, która stała się początkiem końca jej edukacji. Czarujący Noel Hart robił właśnie dyplom. Wysłał więc młodą mamę z dziecięciem przy piersi do rodziców, a sam obiecał do nich dołączyć niebawem. Był to rok 1967. Już zapowiadające burzliwe wydarzenia marcowe, a ponadto odznaczający się tym, że przyszła wówczas na świat ponad setka niemowlaków, które w odpowiednim czasie spotkały się w murach jednego ze szczecińskich liceów, a jako maturzyści mieli byle jaką studniówkę, więc po 20 latach zorganizowali sobie drugą, o wiele lepszą. Dziadkowie konikowie wnuczunią byli zachwyceni. Szczęściem napawał ich również powrót córki, którą uznali już niemal za straconą dla siebie. Bożenka nie była zachwycona ani posiadaniem dziecka, ani przerwaniem studiów. Zanosiło się na długi i nudny okres macierzyństwa, a cholerny Noel niczego nie zamierzał przerywać. Konik polny irlandzki. Boże jedyny, co ona w nim widziała? Te rude włosy. Ciemnorude, jeśli mamy być dokładni. Brązowe oczy, piegi na gębie. Głos no pewnie. Wszystkie filolożki się w nim kochały z powodu głosu i żewnych ballad, które śpiewał przy gitarze. Jej rok podzielił się wtedy na dwie grupy. Tych, co biegali do piwnicy pod baranami i tych, którzy byli stałymi gośćmi w akademiku, gdzie Noel śpiewał te durnowate piosenki. Znał ich chyba z tysiąc. Irlandzkie, szkockie, walijskie, angielskie, bretońskie i nie wiadomo jakie jeszcze. Państwo konikowie z ciekawością czekali na przyszłego zięcia, ale córka szybko ochłodziła ich serdeczne zapały do uroczystych powitań, ślubu i tak Miała absolutną pewność, że chwila, kiedy rudy Noel żegnał je obydwie na dworcu głównym w Krakowie, była ostatnią okazją do popatrzenia w te łajdackie oczka. Wyrażała to przekonanie soczyście i z dużą częstotliwością. Nie były to czasy powszechnego posiadania komórek, a nawet telefony stacjonarne stanowiły rarytas. Noel zaś nienawidził pisania listów, wieści od niego nie przychodziły żadne. Dziadkowie dali się zasugerować i też stracili nadzieję na tatusia dla Michalinki. Michalinka miała pół roku. Zwątpienie jej dziadków i zgorzknienie matki sięgało szczytu. Marzec 68 stał u wrót kraju, kiedy do drzwi domku w zdrojach. Zastukał Noel Hart. Szalenie zadowolony z dużym bukietem kwiatów i tytułem magistra, aczkolwiek obronił się dość kiepsko, bo na chybcika. Jego promotor, który też biegał do akademika na improwizowane koncerty, zrozumiał niecierpliwość młodego ojca stęsknionego za prawie niewidzianym dzieciątkiem, przyspieszył mu egzamin dyplomowy i nie czepiał się szczegółów. Dziadkowie omal się nie rozpłynęli ze szczęścia. A Bożena z trudem powstrzymała się od strzelenia ukochanego Irlandczyka w dziób. Uważała, że mu się słusznie należy. Noel w Szczecinie przyjął się bardzo dobrze i dość szybko znalazł sobie pracę w jakiejś niemieckiej spółce żeglugowej, gdzie gwałtownie potrzebowano ludzi znających języki. Ślub z Bożenką wziął w najszybszym możliwym terminie. Nazwisko Michalinie dał już na starcie, więc z tym problemów nie było. W córeczce zakochał się nieprzytomnie od pierwszej chwili. A potem tylko mu się to pogłębiało. Starszych państwa koników oczarował bez najmniejszego trudu, a oni jego. Natomiast stosunki ze świeżo poślubioną małżonką pozostawiały wiele do życzenia. Półroczne oczekiwanie na Noela, połączone z intensywnym samonapędzaniem się w przekonaniu o jego podłej radzie, spowodowały ubożyny przykrą reakcję. Przestała go kochać, mianowicie. Prawdopodobnie od samego początku jej uczucie było średniej próby. Owszem, to fajnie, że uwielbiany przez wszystkie studentki Irlandczyk wybrał właśnie ją, Bożenę Konik, skromną rusycystkę. Miło było, kiedy śpiewał te głupie piosenki specjalnie dla niej i w nią wlepiał te swoje oczy, podczas gdy reszta obecnych dziewczyn patrzyła na to z nieukrywaną zawiścią. Przerwanie jednak studiów, oczekiwanie miesiącami na przybycie amanta, gotowanie w kociołku pieluszek tetrowych, czasy, czasy, wywieszanie ich dziesiątkami, setkami, tysiącami i milionami w ogródeczku przydomowym, o, to mogło zjadowić najłagodniejszą. No i zjadowiło Bożenkę nad podziw. Gdyby Noel nie był tak ciężko zakochany w córeczce, gdyby dziadkowie konikowie nie stali przy nim murem i nie traktowali go jak najmilszego syna, Prawdopodobnie nie wytrzymałby w Szczecinie dłużej niż rok. Wytrzymał sześć lat. Pół roku po śmierci babci Neli Konikowej z bólem serca zwiał od ukochanej niegdyś żony Bożeny. Nie dała mu żadnych szans. Któregoś dnia popłynął jednym ze statków spółki, w której pracował, do Belfastu i stamtąd zawiadomił Bożenkę, że ma serce rozdarte z powodu Michalinki ale nie wraca, bo jeszcze mu życie miłe. Bożenka dostała ataku dzikiej furii i odcięła niewiernemu wszelkie kontakty z córeczką. Nie obudziły się w niej żadne skrupuły, również wtedy, kiedy regularnie co trzy miesiące pojawiał się w zdrojach coraz to inny pracownik dawnej firmy Noela i przekazywał jej przyzwoitą sumę w funtach. Noel Hart Dostatecznie długo mieszkał w Polsce Ludowej, żeby nie wygłupiać się z przekazami bankowymi i oficjalnym przelicznikiem silnej angielskiej waluty na socjalistyczne złotówki. Przesyłki przychodziły do momentu, kiedy Michalina skończyła studia na warszawskiej SGGW, na kierunku architektura krajobrazu. Tatuś Noel miał niezły wywiad. Musiał się nim posiłkować, ponieważ osobiste kontakty zostały mu uniemożliwione. Michalina początkowo tęskniła za kochanym tatuśkiem, dla którego była królewną, wróżką i elfem z wrzosowisk. Niezupełnie rozumiała, co miał na myśli, kiedy ją tak nazywał. Ale po jakimś czasie, słuchając regularnych opowieści Bożeny na temat, jaką to Noel był świnią, zwątpiła. Zapamiętana postać ojca śpiewającego uwielbianej córeczce na dobranoc śliczne ballady niemal zatarła się w jej świadomości. Kutajonej złości Bożeny, Michalina nigdy jednak nie dała się wciągnąć w rozpamiętywanie jego podłych uczynków. Po studiach zamierzała rzucić się z głową w wir życia. Niestety, przeszkodziło jej w tym odziedziczone po dziadkach, względnie po tatusiu, dobre serce. Jej matka, która właśnie przeszła na rentę inwalidzką z tysiąca, do prawdy powodów, nie podejmowała się mieszkać sama. Tak to właśnie określiła. Nie podejmuje się, przemawiała do telefonu, na którego drugim końcu w dalekiej stolicy wisiała zdenerwowana do szaleństwa Michalina. Nie podejmuje się i już. Jestem zbyt chora, żeby wziąć na siebie trudy utrzymania tego domu. Tego domu, którego zresztą nie znoszę, jak wiesz, Michalino. No to może sprzedajmy go i się przeprowadź. Michalina starała się mówić tonem beztroskim, ale słabo jej to wychodziło. Matka swoim latami trenowanym uchem wyczuła fałsz. Gdzie twoim zdaniem mam się przeprowadzić? Spytała Lodowato. Do domu opieki społecznej? Żeby jakaś nieczuła pielęgniara nie podała mi nawet szklanki wody, kiedy jej będę potrzebować? Czy może pod most? Albo od razu na kusłońcu. Nazwę ulicy, przy której mieści się przepiękny, rozległy, zabytkowy cmentarz, wymówiła ze szczególnym jadem. Wiedziała doskonale, jak to podziała na Michalinę. No, mamo, co ty mówisz? Przecież ja nic takiego nie miałam na myśli. Chodziło mi o to, że ja teraz mam szansę na fajną pracę, i gdybyśmy rzeczywiście sprzedały chałupkę, to mogłybyśmy kupić jakieś mieszkanko w Warszawie. I tam byśmy zamieszkały. Razem, mamo. Ty mnie jednak nienawidzisz. To zdanie Bożena wygłosiła z dużą przyjemnością. Dawno już je sobie przygotowała, tylko nie miała dotąd okazji go użyć. Chcesz mnie oderwać od tego miejsca, gdzie przeżyłam prawie całe życie? Gdzie są groby moich rodziców? Gdzie przez krótkie lata dzieciństwa byłam szczęśliwa? Tak. Ty mnie nienawidzisz, to zrozumiałe. Jesteś córką swego ojca. Wszyscy mnie nienawidzicie. Taki mój los. Trudno. Ale żeby własna córka. Nie obchodzi cię matka, która zrujnowała sobie kręgosłup, dźwigając cię, kiedy byłaś mała. Zawsze byłaś o wiele za gruba, to przez to twoje łakomstwo. Teraz zapewne czeka mnie wózek inwalidzki, ale ciebie to nie obchodzi. Wiedziałam, że w końcu tak będzie, chociaż łudziłam się, że wrócisz. Łudziłam się przez te wszystkie lata, kiedy ty sobie studiowałaś na mój koszt. Koszty ponosił Noel, ale dla Bożeny był to drobiazg nie wart wzmianki. Widocznie, tak musi być. Matka rodzi, wychowuje, kocha. Kocha, powiadam, bo nikt tak nie kocha dziecka jak jego matka i w rezultacie zawsze, powiadam, zawsze zostaje sama. Zamilkła z znienacka, czekając na efekty przemowy. Nie rozczarowała się. Ciąg dalszy rozmowy świadczył o tym, że wzbudziła w Michalinie potężne poczucie winy. Nie było już więcej mowy ani o sprzedaży rozpadającego się domku w zdrojach, ani o wspólnym zamieszkaniu w Warszawie. Michalina zacisnęła zęby, spakowała walizki, wzięła swój bezcenny dyplom z wyróżnieniem i wróciła na stare śmiecie. Nie zwierzała się matce z rozczarowania, jakiego doznała, nie mogąc skorzystać z różnych pięknych perspektyw zawodowych, jakie się przed nią otwierały w Warszawie. Nie opowiedziała jej również o niejakim Darku Jureckim, świeżym absolwencie prawa, z którym od jakiegoś czasu miała coś w rodzaju romansu. Miły romans byłby się przerodził w coś poważniejszego, a może nawet zakończył małżeństwem. Niestety, Darek sen dyplomaty szykował się do wielkiej kariery, a taką, jak wiadomo, można robić wyłącznie w stolicy. Nie w Szczecinie. Michalina nawet nie żądała tego od swego nominalnego chłopaka. Powiadomiła go o swojej decyzji, pożegnała z pewnym żalem i zarazem pożegnała marzenia o wielkiej, szczęśliwie zakończonej miłości. W Szczecinie znalazła pracę w firmie utrzymującej zieleń na terenie tegoż cmentarza, którym straszyła ją matka. Michalina od dawna lubiła ogromną, przepiękną nekropolię, którą czasem odwiedzała, żeby wyszukiwać oryginalne gatunki drzew i krzewów, więc odżałowała swoje perspektywy. Od czasu do czasu trafiała jej się jakaś nieduża fucha, przeważnie załatwiana przez Marcelę Heską, która skończyła podobne studia na szczecińskiej uczelni, pracowała w magistracie i miała szerokie znajomości środowiskowe. Oczywiście matka dawała Michalinie nieźle w kość. Ciężko przeżywane klimakterium, które dawno powinno się skończyć, ciągnęło się latami i zapewne postanowiło pozostać z nią na zawsze. Miała tysiąc dolegliwości. Hodowała je pieczołowicie i wykuwała nimi córce oczy przy każdej okazji. Szczególnie pożyteczne były bóle kręgosłupa, bo mogła się na nie w każdej chwili powołać i na przykład uniemożliwić Michalinie wyjście po południu gdziekolwiek z przyjaciółmi, do knajpki, do kina czy ulubionego przez nią teatru. Być może panna Hart. Panna, coraz dalej w latach posunięta, nawiasem mówiąc, powinna się jakoś uodpornić, utwardzić, skamienić zgoła w obronie własnej, ale nie potrafiła. Nie wiadomo, jakim cudem zachowała pogodę i dobry humor oraz skłonność do śmiechu. Może po prostu geny odziedziczone po ojcu były jakiejś nadzwyczajnej jakości. Marcelina Heska również łatwo się uśmiechała i prezentowała światu nieodmiennie pogodne oblicze. W przeciwieństwie do swojej koleżanki, po ogrodniczo-krajobrazowym fachu, nie była jednak w tej pogodzie do końca szczera. Wychowała się w licznej rodzinie na Podkoszelińskiej PGR-owskiej wsi, i jedyna z sześcioosobowego rodzeństwa, cztery siostry i dwaj bracia, doszła do tak imponujących wyników w karierze naukowej. Jej dwaj bracia skończyli technikum rolnicze i od razu zaczęli pracę w spółdzielni rolniczo-produkcyjnej. Dwie siostry zostały pielęgniarkami i zatrudniły się w sanatorium w Połczynie Zdroju. Trzecia nie miała głowy do nauki, więc skapitulowała po drugiej klasie liceum, po czym poszła do pracy w sklepie spożywczym. I tam została na dobre. Marcelina wybiła się z familii dość szybko. Nie wiadomo, po kim odziedziczywszy dużą inteligencję. Złośliwi plotkarze wsiowi twierdzili, że jako najmłodsza pozbierała wszystkie szare komórki niewykorzystane przez rodzeństwo. Istniała też prostsza hipoteza, że to IQ po księdzu wikarym, który jakoś tak niedługo po przyjściu na świat dziewczynki został przeniesiony do innej parafii. Ponieważ jednak podobna była do matki, więc nie bardzo dało się złośliwe ploty uwiarygodnić. Badań DNA jeszcze wtedy powszechnie nie stosowano. Zresztą tatuś Marceliny nie zgłaszał reklamacji. Córka była mu doskonale obojętna, podobnie jak jej trzy siostry. Serce miał tylko do synów. Matka usiłowała kochać wszystkie dzieci porówno, ale była zbyt zarobiona karmieniem i opieraniem dziewięciu osób. Dochodzi tu niedołężna babcia z daleko posuniętą miaszczycą. Nie miała w tym zakresie wsparcia żadnych automatów i robotów, z wyjątkiem pralki wirnikowej Frania i maszynki do mielenia mięsa na korbkę. Na swoje szczęście Marcelina miała nie tylko inteligencję. Miała też matkę chrzestną, która zapewne przez przypadek była ciotką wikarego, a poza tym posiadała w Szczecinie mieszkanie, w którym nie lubiła mieszkać sama. Kiedy Marcela doszła do wieku licealnego, Matka Chrzestna zaproponowała jej, żeby zamieszkała razem z nią w wieżowcu naprzeciwko Kina Kosmos na Wojska Polskiego, czyli w pryncypialnym punkcie miasta. Pani Helena Jabłońska była dożywotnią panną i nie miała żadnych dzieci. Z Marceliną dogadywały się znakomicie. Obie spokojne, inteligentne, zazwyczaj zagłębione w książkach i pozornie pogodne. Dlaczego tylko pozornie? Pani Helena. Całe życie bała się choroby i przedwczesnej śmierci. Zamiast jednak dbać o siebie, chodzić do lekarzy i robić badania, kupowała mnóstwo książek o zdrowym trybie życia, prawidłowym odżywianiu, wpływie psychiki na kondycję, witaminach, gimnastyce i czarnej magii. Zaczytywała się w nich i coraz bardziej była przekonana, że umrze na dniach. Jedyną rozrywką, jakiej oddawała się namiętnie, było cotygodniowe wypełnianie kuponów totolotka. W przypadku trafienia czwórki, na więcej nie liczyła, byłoby ją stać na przyzwoity pogrzeb i śliczny nagrobek z wyrytymi w marmurze kwiatami lilii. Coś, co kryło się pod wesołością Marceliny i przeszkadzało jej naprawdę cieszyć się życiem, spowodowane było chyba tą konsekwentną obojętnością ojca. Kiedy była dzieckiem, wychodziła po prostu ze skóry, żeby wreszcie się nią zainteresował. Nie mogła znieść, że ojciec zachowuje się, jakby nie istniała, że kiedy mu przeszkadza, odsuwa ją po prostu od siebie, jak krzesło i przywiązuje do niej tyleż wagi, co do krzesła. Bez tapicerki. Tak. Marcelina w domu czuła się jak stare, niepotrzebne krzesło, bez tapicerki. Gdy zamieszkała z ciotką Wikarego, tak jakby przybyła jej owa tapicerka. Wciąż jednak była tylko krzesłem. Tyle, że cieszącym się sympatią pani Heleny. Sympatia nie oznaczała prawdziwego zainteresowania. Zbyt absorbujące było wertowanie mnóstwa książek i poradników oraz cotygodniowe czekanie na wielką forsę. Któregoś dnia stał się cud. Pani Helena trafiła szóstkę. Była to wyjątkowo tłusta szóstka, bo od czterech tygodni nie notowano dużych wygranych. Marcelina była wtedy na trzecim roku Akademii Rolniczej. Po odebraniu jakiejś kosmicznej ilości forsy, pani Helena przestała nagle czytać swoje poradniki. Udała się do biura podróży Orbis i wykupiła najbardziej ekstrawagancką wycieczkę, jaką jej zaoferowano. Spakowała kufry i pojechała do Egiptu. I stamtąd już nie wróciła. Ależ nie, broń Boże, nie dlatego, żeby ją dopadły te wszystkie choroby, na które czekała. Przeciwnie. Ta 55 niepozbawiona urody dama spotkała tam najzupełniejszym przypadkiem mężczyznę swego życia, którym okazał się podróżujący indywidualnie i dla przyjemności zangielszczony Polak. Syn lotnika Raw, który to lotnik, wziął udział w bitwie o Anglię, zestrzelił sześć samolotów wroga, a po wojnie nie zaryzykował powrotu do ojczyzny. Nastąpiło klasyczne oczarowanie i pani Jabłońska wyjechała z Egiptu z nowiutkim pierścionkiem na serdecznym palcu. Nie to Szczecina, do Vancouver, gdzie potomek dzielnego pilota miał niewielki domek, niewielki sklep z dziełami sztuki i całkiem spory mająteczek. Potomek nie okazał się ani oszustem, ani zboczeńcem, ani bigamistą, więc w krótkim czasie pani Jabłońska zmieniła nazwisko na Wtorkowski. Marcelina ucieszyła się zarówno szczęściem ciotki wikarego, jak i mieszkaniem, które otrzymała w prezencie. Mrs. Wtorkowski załatwiła wszystko perfekcyjnie, tak że Marcelinie pozostało już tylko zmienić tabliczkę na drzwiach. Może jednak coś było w plotkach o wikarym? A może po prostu pani Helena naprawdę kochała swoją chrzestną córkę, która przez siedem lat dzieliła jej samotność. Marcelina skończyła studia i zaległa na średnio ambitnym stanowisku w miejskim biurze planowania przestrzennego. Nienawidziła biurowych rygorów, przychodzenia i wychodzenia na godziny, rytualnych kawek i herbatek, imieninek wszystkich współpracowników, pożałowania godnych dowcipów szefa. Nienawidziła tego z całego serca, a jednak bała się porzucić wygodny i stabilny etat. Jej zewnętrzna pogoda była podszyta niewidoczną warstwą smutku. Czymś, co nasi dziadkowie nazywali bólem istnienia, ewentualnie bardziej elegancko weltrzmercem. Może ten weltrzmerc odstraszał od Marceliny wielbicieli, bo miewała ich. Owszem, trwało to zazwyczaj kilka miesięcy, czasem kilka lat. Kiedy kolejny kochać docierał do owego podskórnego pokładu, zwijał się raczej szybko i pryskał do mniej refleksyjnych kobietek. Mikołajowi Firlejowi nic w Marcelinie nie przeszkadzało. Ten niepozorny urzędnik, a właściwie nawet kierownik wydziału lokalowego w ratuszu, zdawał się akceptować ją z całym dobrodziejstwem inwentarza. Od półtora roku mieszkał już z nią w wieżowcu na Wojska Polskiego, własne mieszkanie wynająwszy za całkiem niezłą sumę. Być może komuś mniej wielkodusznemu niż Marcelina wydałoby się niezupełnie w porządku, że nie dokładał się do żadnych opłat domowych. Czasem tylko dając jej drobne kwoty na bieżące zakupy spożywcze, podczas kiedy własne pobory i wszystko, co dostał od swojego lokatora, składał pieczołowicie w banku na własne nienaruszalne konto. Marcelinie ani w głowie było robić Mikołajkowi wyrzuty, ostatecznie niebawem ślub, a wtedy jego prywatne konto stanie się kontem rodzinnym. A może on zbiera pieniądze na jakąś obłędną podróż poślubną? To już nie te czasy, kiedy Egipt ciotki Heleny robił za bugwicą. Teraz można jechać wszędzie na najbardziej nieprawdopodobne wyspy szczęśliwe. Mikołaj nie zaprzeczał. Uśmiechał się w sposób przywodzący na myśl Pirsa Brosnana w charakterze James'a Bonda, dobierającego się właśnie do jakiejś szczególnie apetycznej gwiazdki filmowej. Oczywiście nie był taki zabójczy jak Brosnan, ale Marcelinie jakoś tam go przypominał. Wielka jest potęga uczucia. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka i zachęcamy do przesłuchania jego dalszej części w jednym z serwisów dostępnych pod linkiem zamieszczonym w opisie filmu. Jeśli nie chcesz przeoczyć kolejnych audiobooków, zasubskrybuj nasz kanał, włącz notyfikacje i bądź na bieżąco.